Medal będzie wręczony za promowanie dobra i piękna w świecie poprzez ofiarną służbę na rzecz osoby ludzkiej i jej godności oraz afirmacji wartości ludzkiej płodności. Bardzo serdecznie prosimy. Pani przyfrunęła do nas z Kanady na tą dzisiejszą uroczystość i o wręczenie medalu. Bardzo poprosimy. Gratulujemy. Poprosimy także, jeszcze momencik, poprosimy także o zabranie medalu i uzasadnienia medalu dla pana profesora Hilgersa, pani, ponieważ pan profesor Hilgers jest twórcą nanotechnologii. Bardzo poprosimy o zawiezienie, zorganizowanie w Stanach Zjednoczonych uroczystości wręczenia medalu. Na pani ręce przekazujemy dla całego zespołu pana profesora, dla wszystkich, którzy zajmują się promowaniem nanotechnologii, promowaniem godności człowieka. Przekazujemy serdeczne życzenia. Bardzo serdecznie poprosimy pana doktora Macieja Barczyntewicza. Także za promowanie dobra i piękna w świecie poprzez ofiarną służbę na rzecz osoby ludzkiej i jej godności oraz afirmacji wartości ludzkiej płodności. Na ręce pana doktora pragniemy także przekazać medal, który pofrunie już w najbliższym czasie do Irlandii dla Billa Boyla z bardzo serdecznymi gratulacjami i dla całego zespołu i dla tych, którzy tak ofiarnie pracują na rzecz promowania ludzkiej płodności. Serdecznie gratuluję. Jeszcze poprosimy pana doktora Piotra Klimasa. Bardzo serdecznie prosimy. Uzasadnienie medalu jest to samo. Za promowanie dobra i piękna w świecie, za ofiarną służbę na rzecz osoby ludzkiej i jej godności oraz afirmacji wartości ludzkiej płodności. Serdecznie gratuluję. To dzisiejsze sympozjum i ten nasz koncert jest w hołdzie tym wszystkim osobom. Jak powiedziałam, jest to tylko symbol. Medal jest przyznany dla bardzo, bardzo wielu osób z tych środowisk, które służą promowaniu wartości osoby ludzkiej, godności osoby ludzkiej. Więc na ręce tych osób złożyliśmy. Natomiast tak naprawdę Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio chciało złożyć hołd tym wszystkim, którzy tak ofiarnie i z taką miłością pochylają się nad każdym człowiekiem. A tych osób na tej sali jest bardzo dużo. I tym wszystkim Państwu z całego serca bardzo serdecznie dziękujemy za to, co Państwo robicie dla godności człowieka, za to, co Państwo robicie dla poszanowania integralności człowieka, za to, co Państwo robicie, pochylając się nad tymi, którzy potrzebują pomocy i naszej miłości. Serdecznie Państwu gratulujemy. Dziękujemy za wręczenie.